Zdobyłem najwięcej dropów na drop SMP w 24 godziny oraz udało mi się zabić dwóch napastników, którzy mnie zaatakowali. Ale zacznijmy od początku. Jak wiecie, by zdobyć dropa, musimy zabić gracza, by z niego wyleciał. Jako, że posiadam już kilku wrogów na serwerze, nie mogłem sobie pozwolić na zabicie kogoś tak po prostu. Więc postanowiłem popytać kilka osób, czy czegoś nie potrzebują zamiast za trade'a. Jak się okazało, było kilka chętnych osób. Na początku postanowiłem odezwać się do Josiego z propozycją 1 na 1 na łapki. Dobra, PvP od dropa, ta? Ale co, to bez zbrojek i tak dalej? Myślę, że on może oszukać klatkę, nie wiem czemu. Tak patrzę na niego i on na mnie jakby miecz trzyma, nie? Co to jest? Co to jest? 3, 2, 1, go! Dobrze, dobrze, lewy sierpowy schód. Prawy, prawy, lewy! Oho! Stay tanki. O! Teraz będę wolniejszy o 10%. A ja szybszy o 10%, bo mi z drapa wypadł ten. Od razu po mojej walce z Yoshim, Domski zaproponował mi taką samą walkę na te same zasady. Idealnie się złożyło, ponieważ wiedziałem, że Domski ma przyjazne stosunki z Assassinkiem i mogłem sprawdzić jako tako jego umiejętności. 10, ty masz jeszcze plus jedno serce? Mhm. To chcesz łatwego dropa? Chcesz się walić może ze mną za łapy, na łapy? 3, 2, 1, go! Yoshi, nawet o tym nie wiesz, ja wiem co ty chcesz, Yoshi. Nie, ja się nie wtrącam. Odejdź. No i gówno. Oj, brawo, brawo. Brawo. Gratulacje. Po dwóch wygranych walkach z Yoshim i Domskim od razu otworzyłem dropy, z których dostałem emblemat Speeda oraz Siły. Postanowiłem od razu użyć emblematów i nie czekać zbyt długo, dlatego dogadałem się jeszcze z Yoshim o małym trade'zie. Dobra. Dobra. Pach. To musi co ten. I trade'a z Yoshiego wypada. Oj, kolejne serce, mam 12 serc już. Nice. Pach. Po dostaniu serca z dropa od Josiego postanowiłem dogadać się z Szymkiem, czy nie jest także zainteresowany jakimiś itemami za ewentualnego trade'a. Szymek za dropa oczekiwał full netherite set 4-3, więc zgodziłem się na ten warunek. Postanowiłem rzucić Szymkowi na początku dwie sztabki netherite'u, by wykonał sobie seta i nam zaufał, że go nie szukamy. Szymek podejrzliwie mówił, że nie wie jak się go łączył netherite z diamentowym setem. Jak ja mam to zrobić? Ale mam zero w level, stary. Więc postanowiliśmy mu pomóc, co później okazało się pułapką. Co nie robi? Jezus! No dobra. No coś niszczą. Nie wiem czy ja mogę fazę zniszczyć. Ja nie wiem czy... Nie no chyba możesz. Ja się chyba wyle... O. Nie no, żeby się w trójkę wbijać, panowie. Spoko. Góra. Ktoś nie pykał. Jak widzieliście, Szymek dał cynk Pikczowi, że jesteśmy u nich w bazie. Jako, że nie mam dobrych stosunków z Pikczem, zebrał ekipę i postanowił nas napaść, kiedy dokonywałem wymiany z Szymkiem. Na nasze szczęście, Pikcz nie posiadał totemów i od razu po zabiciu go, poradziliśmy sobie z resztą jego grupy. Uciekł nam tylko Neziak, który pozostawił członków swojej grupy na pewną śmierć. Po zobaczeniu mojego ekwipunku okazało się, że walka była korzystniejsza dla nas niż dla chłopaków, ponieważ zdobyliśmy mnóstwo dropów. Od razu po walce doszliśmy do wniosku ze Szymkiem, że musimy dokończyć trade'a, którego zaczęliśmy, więc byłem kolejnego dropa do przodu. Demant obrony, serce, kolejne! 13 serce! Dawaj, otwieraj. Odporności i serce! 14 serc! 14 serc i odporności. Dobra. Z tym item. Siła i totem. Siła. Po zdobyciu takiej ilości dropów postanowiłem wykonać dwa ostatnie trade'y z Kasperixem oraz Izerem. Ja jestem na spawnie już. A, dobra jest. Siemanko. Ja ci od razu włożę te raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Pięć. Fajny aspekt, totem i 23 diamenty. Wszystko jest. Dobra, super. Jest. Dobra, stary, możesz zabijać. Tak. Dzięki. Dobra. Dzięki również. To ja ci daję teraz tej temki. Ufam, proszę cię bardzo. Stack fajerwerek, piąteczka, do trade'a. Dzięki wielkie.
Po otworzeniu wszystkich dropów i zobaczeniu naszych statystyk, doszliśmy do wniosku, że przesadziliśmy z farmieniem dropów. Dropy miały być rzadkie na serwerze, a ja tak po prostu w jeden dzień zdobyłem ich aż tyle. Dlatego by być fair w stosunku do innych i trzymać rzadkość dropów, postanowiliśmy oddać się odejmowaniu statystyk. I tak właśnie na koniec dnia mieliśmy znowu tyle samo statystyk. Po zresetowaniu statystyk chciałem zdobyć dropa uczciwie, bez żadnych trade'ów, dlatego gdy Assassin's prowadził live'a, zrzuciłem mu wyzwanie 1 vs 1. Assassin's się zgodził, ale pod warunkiem oddania itemów. Po prostu sportowa walka. Znaczy wiem. Wiemy. No dobra. 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 Co ty? O ty ty! O fuck. Ale to jestem strasznie słaby w ogóle. O, jak się odpalił. No człowieku. Aj, aj, aj. Kto umie tak tu? Nie, ile cię zostało? No tam w którymś momencie było ten. Zostało bardzo mało.